wszystkich bardzo serdecznie. Zbliżamy się do końca naszej podróży w Albanii. Jeśli jesteście z nami od samego początku, to fantastycznie, a jeśli dopiero dołączyliście, to pooglądajcie poprzednie odcinki. Dzisiaj pokazujemy drogę z Sarandy do Butrint. Zwróćcie uwagę, że Google Maps pokaże Wam dwie drogi. Na pewno najpierw pokażę Wam tą drogę po prawej stronie i uwaga na tą drogę, jeżeli weźmiecie tą trasę, to wtedy będziecie musieli przeprawić się takim małym promem. No ten prom, no to taka może mała atrakcja, mała rzeczka i wszystko jest małe, ale niestety koszt mały nie jest, bo kosztuje aż 500 lek i no osobiście nie jest warte, no to w ogóle jest nieporównywalny koszt do jakby poziomu atrakcji. Więc lepiej jest wybrać tą trasę, która leci wzdłuż wybrzeża i tutaj przy okazji będzie się można zatrzymać w Ksamil, gdzie są naprawdę bardzo, bardzo ładne plaże, więc warto ten Ksamil odwiedzić. Znajduje się antyczna osada. Jest ona wpisana na listę UNESCO. Więcej o historii tego miejsca możecie przeczytać w przewodnikach. Ja natomiast powiem Wam praktycznie, jak tu wygląda. Wejście jest 700 lek, to około 5 euro. I powiem Wam szczerze, mnie nie rzuciło na kolana. No to nie są kosmiczne pieniądze, ale też na Albanii nie są małe. Jeżeli nigdy w życiu nie widzieliście takiego miejsca, to na pewno tak, warto wejść do środka i pooglądać.
Jeżeli natomiast widzieliście już różne takie miejsca, to myślę, że w ogóle szkoda jechać w tą stronę, chyba że jest Wam po drodze. Aczkolwiek są plusy. Jest w środku bardzo fajna restauracja, więc można spędzić fajny dzień. Całe miejsce jest mocno zadrzewione, więc nawet w gorący, upalny dzień będzie to fajny spacer. Całość tego kompleksu, obejście tego kompleksu zajmuje około 1 godzinę. I co więcej, jest to taka ciekawostka. W tym właśnie miejscu można znaleźć polskie przewodniki. I w tym polskim przewodniku, wiecie, są tam takie ciekawostki, więc jak sobie poczytacie, to cała ta tutaj wycieczka będzie nawet może taka wartościowa. Ale ja osobiście nie polecam. Tak jak mówię, to jest tylko i wyłącznie moje własne zdanie. Następnie ruszamy do Blue Eye. My nie mieliśmy początkowo w planie, ale potem ktoś nam szepnął słowo, że trzeba tam zajrzeć i pojechaliśmy zobaczyć. Słuchajcie, była to jedna z najfajniejszych rzeczy, które zobaczyliśmy w Albanii, więc gorąco polecam. Mimo to, że jest to kawał drogi, to warto poświęcić ten czas, żeby tam dojechać. Zapraszamy. You're ready.